A od bieżącego miesiąca emeryci i ręciści mogą nieco więcej dorobić do otrzymywanego świadczenia. Limity są o tyle istotne, że ich przekroczenie może doprowadzić do ograniczenia lub całkowitego zawieszenia wypłacanego świadczenia. Przede wszystkim na limit powinni uważać ci, którzy są na emeryturze, pomimo faktu, że nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To, jak pamiętamy, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik Podlaskiego oddziału ZUS. Od 1 marca do 31 maja 2021 roku kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o 200 lub 375 zł. Pierwsza kwota graniczna to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego, gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą 3820 zł i 60 brutto. To z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym przekroczą kwotę 795 zł groszy brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3820 zł i 60 do 7095 40 zł 40 groszy spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Ta kwota jednak może zostać pomniejszona maksymalnie o niespełna 650 zł. Na limity nie muszą zwracać uwagi emeryci, którzy ukończyli w przypadku kobiet 60 lat i mężczyzn 65. Wyjątkiem jednak są tutaj te osoby, którym ZUS dopłaca do kwoty świadczenia minimalnego. W ich przypadku emerytura będzie wypłacana bez dopłaty do minimum.